Rozpierdalam to auto. Tylko GBS. 9 koła będzie. Tylko GBS. Znaczy spróbować możesz, tylko ja nie wiem, czy ty później nie będziesz zębów zbierał. Ale masne cyce. Chcesz? Chcesz? Co? Za jakie cyce ma? No towar jej opierdalam. A to chodźcie po klamę. Co jest kurwo? Kurwo! Już biegnął. Dobra, spierdalamy! Ej, ale musisz po mnie jeździć, ty kurwo? Jebana kurwa dziwko. Kurwa, nie przejechałem po tobie. Bo no, ci wykurwię zaraz w łeb. A jutro będzie Alicja? Zaczęliśmy go obezwładnić. No, pan może. Chłopie, co ty pierdolisz? Szeroko w takim razie. Ej, zostaw go kurwa, psiarzu zajebany! Zostaw go kurwo jebana! Zostaw go kurwa! Dobrze, jazda. Na glebę kurwa! O, na glebę. Dobrze. Bajmura, ściankę jakąś tutaj pod lodówkę. Gdzie mam? O nie, kurwa! Dawaj mi dupy, i ściągaj majty kurwo jebana. Schowaj to, bo ci kulę wyjebie. Wyjebie ci kulę. Mówiłem. O wy kurwy. Złodzieje jebane. IMS do LSP, gdzie potrzebuje wsparcie do matki. Strzały w stronę twojego starego. Jak ja idę spać, kurwa, wypierdalaj. Bo się, bo wyjął klamę. Wyjął klamę i... Strzelił, o Jezu, ty nie zeszłeś. Ty kurwo, bo cię zaraz rozjebie, odejdź. Odejdź, są, bo ci z dyni wykurwie. Pogadali, to jest cienia. Będzie, będzie. Ja ci ogarnę. Chyba za nami jadą. Oskar się nadarczy mordo, jak tam lecił was, pamiętasz mnie, pozdrowić. Nie doganiają? No, chyba jadą za, no, jadą za. Ale kto? Policja. Jak policja? Normalnie goni nas policja. Kurwa, ja nie wiem, czy ja nie poszukiwany. SPD, proszę zatrzymać pojazd. Ten gwałtowny ruch, zgasić silnik, czek, nie opuszczać pojazdu. Kurwa mać. 74 plus 2, sały kod w szóstce do Mercedes 163 na farm drive. Szybki do obywatelu. Kurwa. Obywatelu. Jak się kurwa to robi? Dzień dobry. Zresztą obywatelu. Witam. Pretty Bird z tej strony, numer znaki 23. Dokumenty poproszę od kierowcy. Ważne ubezpieczenie OC. Jakie dokumenty pojazdu? Sprawdzę. Czysty jest. Zielony? Co tam? Pan Stasiu Zielony. Panie Stanisław Chmura. Obywatelu, co to się stało nie tak, pan mi powie. A co się stało? No pan jechał ponad 240. No kurwa, 400 koni pod nogą, to co będę jechał 50? No jednak ograniczenia mamy do 100 w mieście, tak? No to co mi pozostało? No mogę tylko przeprosić. No właśnie tu jeszcze... Tkwiłem się dwa problemy w tym. Jakie? Wie pan jakie? Nie ma pan prawa z kategorii B. Oraz ważnego ubezpieczenia OC. Za to też mogę przeprosić. No niestety panowie, no prawko kurwa mam do odbioru, ale no zupełnie mi nie po drodze, ciągle mi coś wypada. Tu koleżkę teraz sraczka złapała, mówię no, przycisnę szybko, to cię zawiozę. Jeszcze do siebie do chaty go biorę, nie? Bo chłop nie ma swojej, nie ma gdzie się złamać nawet. Dwójkę na stacji chciał robić, mówię, daj spokój, nie siadaj tam, bo deska brudna. Deska może być brudna, to prawda. Dobra. Pan leci, może pan leci. Pan mu tak już od domu, niech wyjdzie z domu.
Dobra, dzięki bardzo. Daję panu 10 minut na wyrobienie kategorii B. Dobra. I tutaj zakupienie płyczniaca, okej? Okay? No dobra, dobra, będzie załatwione, no. Rozumiemy się, panie Stanisławie? Jasne. Dobra, następnym razem, jak pana spotkam w takiej sytuacji, będzie trzykrotny mandat, czyli około to będzie 60 tysięcy. No nie, no już ogarniam to zaraz. Dobra, mam tego nadzieję, miłego dnia życzę. Wzajemnie. Przepraszamy bardzo, normalnie kurnia na sprawa. No, też tak bym powiedział. Ty to jesteś filmaria. Muszę wykręcić, wiesz, do mieszkania. Dobrze, dobra rozkmina. To u nas robiła przez chwilę na parafii. Ale co robiła na parafii? Kopała dziury. A, dobra. Czy była kopana w dziurę? A to nie przeze mnie. Mhm. Dobra, czekaj. To tu? Dzień dobry, Szczęść Boże. Witam, dzień dobry. Odjawiajcie tutaj pan stan. Szczęść Boże, nie witam. Celuj, nie celuj, nie celuj. Bardzo proszę oddać się tam stratów moich. Odjedę tutaj panowie, dobra? Jest tu aktualnie niebezpiecznie dla waszego bezpieczeństwa. No odjedźcie i cichutko teraz. No. Cichutko mi proszę być tutaj, bo ja nie będę słyszał... Więc proszę księdza, jakby pan tutaj się oddalił ze swoimi chłopakami, dobra? Dalej, nie ma problemu, tylko słuchajcie, ja zaczynam, mam ministrantów, tak? Mam robotę do zrobienia, a oni są... Chyba najprawdopodobniej są tutaj. Gdyby pan zapytał, czy są w środku. Ministranci. Zaraz się spróbuję to powiedzieć. Ja, zapłacę. Ja za nich zapłacę, tylko proszę ich oddać. Zaraz będę na wozie, proszę pan nawet. Ja mogę negocjować, to będzie część negocjacji. Nie, musi pan negocjować. Dobra, panowie, oddalcie się tutaj, co dobra? Jak się spędzi dystans? Szybciutko. Zgadź to, kurwa. No mówię wam, że to za ciężkie. Znajdźcie polskie jakieś. Kto to kurwa puszczał? Jakiś pajac jebany. Nie wiem, no. Ile tu jest policjantów? No trochę jest. To może no. Polskie coś jakieś, co? Stare. No jebę, to nie tyle. A czemu ja muszę rafować? Szukała ja, tak? Dobra, robimy tak. Wsiadaj, wsiadaj. Łapę, to dobra, do Błażynka siadę. No dobra. Słuchajcie, ja proponuję wjechać na pełnej kurwie, prosto w drzwi. A pokażnika tutaj. No dobra, postawię. Ja już mam matę, bo mam, czekaj. Matę też mogę śpiewać. Ja chciałem zapłacić za ministrantów, nie chcieli no. Gadać, no to... A kto to jest? Nie wiem, proponuję rozjebać to wszystko w pizdu. Psów też? Dobra. Wjechać normalnie w drzwi i zabrać naszych. Psów też? To jademy, lecimy. Lecimy z tym. Psy też, księdzu, psy też czy nie? Nie no, ja chcę naszych, ministrantów, gdzie oni są, to chuje. Nie pozwolę, żeby ich porywali jak śmieci, no. Dawaj, leci. Gdzie na telefonie? Odbijamy ich, no, to co są na... No jak? Wjeżdżać? Wjeżdżaj, odbijaj naszych. Ej, wsiadasz czy nie wsiadasz, koleżko? Nie ma bagażnika w tym, nie ma bagażnika w tym. Ale... Wjeżdż drugie, wjeżdżaj drugim. Ej, co on puścił, kurwa, zabić? Ja pierdolę. Weź to wyłącz. Kto to, kurwa, puszcza? Jakiś idiota. Nie puszczajcie muzyki, bo mnie uszy wybuchną. Jakiś no... Napastnik to puszcza. No legit song, gościu. Puszcza. No to, kto, ale stój, kto to, kto jest napastnikiem? No nie wiem, kto jest napastnikiem. Dobra, wjeżdżaj, odbije naszych, nie ma czasu, no. Dobra, wjechać w sam środek, normalnie w drzwi? Normalnie odbijamy naszych, no nie ma. Ale to psy nie będą nas napierdalać? Ale będą? No od razu. Ale słuchaj, przyjechałem się zapytać. Poczekaj, poczekaj, zadzwonię dla pewności, poczekaj. Ja tam się mogę wjechać. Poczekaj, poczekaj, stój. Tutaj tam jest 6 psów, to najpierw psów wyjaśniamy, później... To przecież samobójstwo, kurwa, jeszcze więzienie za posiadanie nielegalnej broni. Krótko. Podjechałem pod bank. Pytam się, czy w środku są ministranci. Powiedziałem, że zapłacę za nich. Ale kurwa, czemu nikt nie chce gadać? Ja zapłacę, ja chcę ich odzyskać. Ja ich potrzebuję do roboty. Jestem gotowy wjechać w te drzwi.
kurwa piciu, jak nie wolno? Ja za 5 minut stracę milion. Gdzie są moi ministranci? Ja tam wjadę do środka, kurwa. Widzę. Ej, fest mało tych łapek dzisiaj. Zawiodłem się. Smutno. Za 3 sekundy? To podjeżdżam i ich zabieram. Dobra, podjedź proszę. Nie, no to nie będę się wbijał. No i tak wjadę przez drzwi, przysięgam. Piciu, znasz mnie. Zabiorę jeszcze to dildo spod prysznica i tam wjadę. Bądź dołączył, czekaj, nie rozłączaj się. Wjeżdżać? Wjeżdżać? Podjedź pod drzwi, proszę. Podjedź pod drzwi i zawijamy naszych do tamtego Warguś. Panowie! O Jezu! Nasi ministranci, proszę! Odjadam, panowie, co jest stąd. Odjedźcie stąd. Odjedźcie stąd. Odjedźcie stąd. Odjedźcie stąd, czego wy nie rozumiecie. 3, 2. Jedziesz stąd. Odjeżdżasz. Stasiu, cofnij. Widzisz to? Nasi ministranci. Ale ja nie? Normalnie chcieli uzmawiać. Masz normalnie, widać, że stawałeś na prawo jazdy. No ja mogę wjechać jeszcze bardziej brawurowo. Podjedź. Ja poszukiwany jestem. Powolutku, tak na takim cilku, poczekaj. Zabieramy naszych ministrantów. Baltoś, ty musisz za nami jeździć, bo będziemy naszych. Gdzie jest Maybach? Jak za nami, za nami. Za nami. Tak, proszę księdza, ja mam propozycję. Ja mam bardzo dobry plan. Musisz podjechać pod drzwi Waldus i ich zgarniać. Plan jest taki, najlepszy, żeby teraz w Mercedesie rozpierdolić opony. Z daleka. Palimy ich czy nie? Jest po ptakach, nie mają fury, nie mają czym spierdolić. Wtedy, nie? Czekaj, nie dopuszczą naszych. Dobra, ja idę tam do nich, patrz. Ja będę ubezpieczał. Chuj, ja strzelę z daleka, wiecie? Ja strzelę w oponę. No. Słuchajcie, cierpliwość się kończy moja. Wejdę na dach, wykurwię kulę w oponę. Czekaj, dobra, biorę klamę. Też rozpierdalasz opony? Chodź, chodź. Tu z krzaka. A to będzie dym, kurwa. Chuj mnie ten dym. Nie, no czekaj. Czekaj. Strzelać w opony? Jedziemy za nimi, wsiadajcie, jedziemy. Kieruj, Stasiu. Dawaj za nimi, na ogień. Ognia, Stasiu. Ile to jedzie? 300. No ty jak przywaliłeś, to średnio. Nie przywalałem tym, a no w sumie tak. No. Zapatrzyłeś się na jakąś dupę. Kieruj, Stachu, nie będę cię zagadywał. Dawaj, ognia. Coś się psy zapały strasznie. Co? No bo Stachu strzelił, no. No i dobrze. Przebiję opona chyba. Ja ci powiedziałem, rozpierdolmy to wszystko, bo to tak nie może wyglądać. Ja już dawno. Ciekawe, dokąd uciekają. Co? O kurwa, ty, to Rolls. No. Rolls, no. Od bezdomnego. Jak od bezdomnego? No normalnie. Dał i umarł. Tak, no kurwa, to jest standard, no wiesz co. A ja nie wydaje mi się, że oni są hen daleko, nie? Co ty? No kurde, przecież auto mieli co 3 paki leci ponad. Nie, ja nie, a kto to był? Gdzieś się randomy, nie znam. A, no to dobra, to randomy dostaną randomową kijem w mordę.
Słuchaj, mamy robotę, mamy do zrobienia pewne rzeczy. Oni biorą naszych ministrantów i co, jak ja mam pracować? Co, grzyby zbierać? Stachu, no weź mi powiedz. No nie no, bo ministrant jest... Ja zarobię, no. Według mnie ministrant jest osobą nietykalną. Masz jakich chłopów? O. Ma naszych, ja myślałem, że tamtych masz, dobra. Ma? Ma nie, no to naszych ma. Ma? Naszych ma. Ma? Dobrze, niech GPS-a da. Daj no pod bankiem na pewno. Halo? Pod bankiem, dobra, nara. Masz ich? Ale to są nasi. Masz? Straci. Daj GPS, daj GPS. Pod bankiem stoję. Dobra, GPS Marko daje, no. A, no i tamci... Stasiu. Mercedes? No. No co jest? My to musimy się mówić kiedyś, kurwa, na grzyby. No musimy. No. Na borowiki. Borowiki, najlepsze. No. Ministranci są czekaj, pod bankiem, telefon, tak? Czekaj. Halo Marko. GPS. No to wracamy. No. Ciekawe co im zabrali. Pewnie wszystko. Jak im zabrali wodę święconą? O kurwa, Stachu mówię ci. Będziemy ich chłostać normalnie. A to ministranci noszą przy sobie takie rzeczy, na parafinie jak, zostawiają? Jak woda święcona? No. Nie mogę rozgrzeszać. Dzwon. Mam naprawkę. Ja mam, jak coś. Ja też mam. Ja pierdolę, od bezdomnego. O jedny. Dobra, naprawiamy. Ściągam koszulę. Wysiadam. Ściągam. Ja naprawiam. Ja jestem ten, dobry. Zobacz. Okej. Okay. Ale ty, ale grilla rozjebałeś, kurwa. O ja. Wiesz, że w Rollsie każdy, kto robi Rollsa, to na grillu się podpisuje? Aha, to czyli poszły się jebać na wszystkie to? Podpisy. No, czekaj, ja się podpiszę, czekaj. Oj. Nie teraz. Czekaj. No nie. No muszę się podpisać. Nie, ale nie, no poczekaj. Nie podtrzymuj mnie, proszę cię. Nie, no teraz nie. O Jezus. O Jezu. No. Nie ja naprawi się. Kurwa. Ja naprawię z tym. Już naprawiony. Tak? To jedziemy. Z tym kijem to ciężko wsiąść. No kurwa, bo on taki długi. Jak zawsze w spodnie chowam i mówię, że to mój. Poważnie? I łykają. Ale łykają ten kij, czy... Dosłownie, mówię ci, Stachu. A, okej. Okay. Dobra, są nasi. Tam byli, nie? Jest Camacho, jest wszystko, super, oddali. Właściwie no to elegancko się zachowali w sumie, tutaj nie? Jeździmy po tym Los Santos, na banki nas porywają. Słuchaj, w sumie to elegancko, nawet bo Camacho się odzyskało. Słyszysz? Zęby stracą. Słyszysz? Zabrali wam coś? Słyszę, jest git. Zabrali coś? Camacho, no tylko paralkę ode mnie. Co? Nie tylko paralkę. 2700 łapek, dziękuję wam bardzo. No to gites. Nie no, ogólnie byli w porządku, tak? Bo tak? Nic nie zabierali, ja im tylko powiedziałem, że jak wiesz, to ja mam paralkę. Bo Stachu się z rozpędu wpierdolił w pały. Ale nie, to na samym początku, jak nas w ogóle wzięli. Aha, no to elegancko. No bo ja im powiedziałem, no słuchajcie, trzeba wam pomóc, no to wam pomożemy, tak? No. Także żeby chodziło o to, żeby się zachowali po ludzku, no to się zachowali. Dobra, chłopaki, bierzemy fury, wszystkie spadamy stąd, bo to szkoda, bo to zgromadzenie. Wszyscy na mechanika lecimy, to trzeba ponaprawiać. Come on. No. Czekaj, pojedziemy na trzy. Mówię ci, Stasiu, ja pierdolę. Jedziemy, no. Na jedź pomału. No. Trzeba ponaprawiać wszystko, ja muszę się też wyleczyć, bo... Ten miejsce mechanika się zmieniło, nie? Wiem. Ja nie wiedziałem, dopiero od dziś. Gdzie to jest? Zaznaczcie. Odjeżdżam. Wyjechać? No. Mój nie mógł wyjechać tu. No. To naprawimy sobie to. Dobry.
te wyjmę tą koszulkę. Gdzie jest Tadek? Jesteśmy na mechaniku, czekamy. No. Tu w białym garniturze. Tadeusz! Jestem! Zapraszam, za mną. Ty mnie nie powstrzymuj. Zapraszam tu za mną. Będzie rozmowa. Pokaż łapy. Tu. Nie widzę cię. Tu. A tu, dobrze, no idę. Zapraszam. Kogoś ci przedstawię. Chodź, idę. Ty mi się nie przedstawię, czy jest teraz. Chodź. Zapraszam. Tu się tak, nie zaczęło źle dziać. Ta czerwona dzisiaj co chwilę w naprawie, kurwa. No, niestety. Ten pan. Taki samochód to. To jest alfa w końcu. Nie? Ubezpieczenie jest? Ja pierdolę, jaka reklama perfidna. Ale się już nikt nie odzywali. Ty, no słuchaj, jakby to było. Kierowca jest jeden. Ale ja rozumiem, że to przez kierowcę. To pan mi widzę, to pan kierowca. Ale. Wiecie, jak to kangusie mają, nie? Rozpierdalam to auto. Tylko GBS. 9 koła będzie. Tylko GBS. Znaczy spróbować możesz, tylko ja nie wiem, czy ty później nie będziesz zębów zbierał ukłany. Rozpierdalam to auto, a jak nie, to ciebie rozjebie. Dobra. A potem ja cię na dożywocie wrzucę, co? To chodź, wyjdź. A ten właściciel jest? Tu stoję. To wyjdź, chodź. Na dachu? Dobra, proszę pana. Bez opon? 935 tysięcy. Zara wyjdzie chłop, będę strzelał do niego. No to twoja sprawa, ja muszę wyjechać naprawić auto. To niezła moja sprawa. Od Jokera? To komendant, ta. Niezły komendant. Opo to jest. Popom. Kurde, w życiu bym nie pomyślał, myślałem, że kokosa. Mogę jeszcze raz zobaczyć, a można to dotknąć? Można dotknąć, no dotknij pompona. Ale to kosztuje 10 koła, ogólnie. O, to ksiądz zarabia. Na lichwie? Na pomponach? Nie, świruje. Dyszka, możesz dotknąć pompona, patrz. Święty pompon. Kurde, boże pompon, ale jaja. Lucy, słuchaj, jak już jest ksiądz... jeden wypadek i pom. Ja stawiam, hajtamy się. Tu i teraz. Kupar. Ale ja mam męża. No to co? Chłopaki. Ja nie jestem zazdrosny. Wyciągamy opłatek. Nie no. Kurde. Weź, wyciągnij tam masz walizce ten opłatek, wyciągaj. Proszę księdza. Trzeba ich ochajtać, no. Nie, no bardzo, bardzo. Trzymał cię? To ja. Stoj na chwilę. Chcę wjechać na górę. Już, dobra. Zrobić. Kurwa. Kurwa, może kupi. Hello. Siemano. Siemano, ale masne cyce. Chcesz? Co? Za jakie cyce ma? No towar jej opierdalam. Nie chcę kupić rura. Rozumiesz, od ciastka. Za jakie mam Mercedesa. O Jezu. Ty, przyjechałem na warsztat, tam dycha. Wszyscy stanęli, zaczęli się pucować. Kurwa, wsiadłem do fury, spierdoliłem stamtąd i chuj. Ja nie mogę nic powiedzieć, nie? Nie, no... Nie mogę, bo mam bany za to, nie? Bany za to. Strzelam na spizdę. Strzelam na Zelandę. Ej, nie chcę kupić. Ja to na kiblu zawsze oglądam, odpalam tego streama jak sobie. Ej, kurwa. Wypierdalać. Psy jadą, kurwa. Słyszę sygnały. Muszę zmienić miejscówkę. Co tam robiłeś ciekawego? Baner, wiesz? I awatar. Nie ma z kim odgrywać dzisiaj. Nikogo nie ma z moich ludzi znajomych. I se podlinkuję go jutro ludziom. Zobaczysz, stary, jaki śmieszny jest, kurwa, baner. Dzień dobry. Witam. Cześć.
Czemu pan zamaskowany chodzi? Wie pan co? Bo tutaj słyszałem, że chłopy na mnie miały czekać przekopem i zajebać. Chciałem przejść się i chciałem dzwonić po policję od razu. Chciałem przejść się, zobaczyć, tu na przystanku się z chłopami ustawiłem. A czemu pan w masce chodzi? No bo mówię, no chciałem się przejść, zobaczyć, czy oni tu będą. W masce by mnie nie poznali. No i bym zadzwonił na psy, kurwa, że będę w opałach. Jakie psy, proszę pana? Po policję, no. No po policję. Pana, no po policję. A co tam słychać w ogóle? No i widzimy, że pan w masce tutaj chodzi, to tak sobie ustawiam. To ja wypierdalam to do auta. No, nie chodzi pan w masce, upomnij za tą maskę dzisiaj. Dobra, dzięki. To kurwa, w Polsce każą ci w masce zapierdalać, a tu ci każą ściągać. Tata, bo wiesz, bo narkotyki, nie? No tak. Przecież mogli mnie dupnąć już z klamą i całym towarem. Zmieniam dzielnicę, bo mnie kurwa dojadą tu w okolicy. Ale możesz wszędzie sprzedawać. Mogę wszędzie, tak. No to czemu nie sprzedać gdzieś na pustyni? Nie no, nie ma tu pustyni, stary. No nie ma tam tych ty? A tam mało klientów chodzi. No tak. Też mniejszy przypał, na tą dzielnicę Hollywood. Tam gdzie gwiazdy są w podłodze. A to tam nie jeżdżą? No jeżdżą, ale tam szybciej towar mi zajdzie, nie? Człowiek na człowieku. Tylko gdzie to jest? Patrz, napisał, że Rafon cię wozi Lexem. No bo Rafon lubi jeździć, no to mu daje furę, no może. Policja ci wie? Czy nie? Czy pan, ale tak się na środku zatrzymać? No bo myślałem, że za prędkość mnie chcą pierdolnąć. No bo chcieliśmy, ale nie na środku drogi, czy pana? To jesteśmy kwita. No dobra, to jeszcze będziemy kwita, jak pan naprawia auto. O. Gdzie ty, taka policja, to ja lubię. To się rozjebało. Rozkurwiło się fest. Ile to jedzie? Co? Ile to jedzie? No 250 teraz zapierdalałem. Dobrze, że pani się przyznaje. A jeszcze nie mam prawka, zaraz jadę robić. Jak to pan nie ma prawa? No nie mam, przed chwilą mnie dupli, kazali mi jechać szybko robić, no to jadę. Chyba ale nie... pana zatrzymują, tak? Co? Czyli teraz pan, byśmy pana drugi raz zatrzymali. Tak, już bym miał przepierdolone raczej. Tak to nie wolno. Jeszcze mam do jebania 30 toreb koksu. To może my sobie pojedziemy. Lubię w chuj tak robić. Lubię tak, wiesz? No robię tak, normalnie mówię, że jadę towar, opierdolić mnie to chuj obchodzi, nie? Ja, klama, kurwa, kok. Szczery Ben, szczery Ben. Tak, jestem szczery Ben. Naprawili mi auto. Ja se jadę. Kurwa, jak uciekł. Dużo ludzi ma takie klasy furę na przykład na serwerze? Lepsze mają, po 2 miliony, no po 4, po... Janina taka, co ze mną grała, to za 11 miliona miała auto, najlepsze na wyspie, stary. Skąd ona zarabia? Siema. Siema. Ale będę mieć zrobionego, a miałem kurwa lenia i miałem nie robić, bo już się rozleniwiłem. Za dużo wolnego se robiłem, wiesz o co chodzi? I kurwa się dzisiaj zmusiłem wręcz. Powiedziałem sobie, chuj mnie obchodzi, że jest późna godzina. Ja muszę zrobić, wiesz, streama z GTA, bo ludzie czekali w chuj. A zaś kurwa zalogowałem się i nawet nie mam z kim grać dzisiaj. Jest taka pizda, że... Ja idę pobierać, ja idę pobierać. No dobra. Idę pobrać. No. To wraca. Mogę wlecieć na przykład, nie? No. I ja cię odbiorę z lotniska. I do policji i mogę być tylko. No. Ej, tam jest Mercedes, nie? O ja pierdolę. A ja zdupcałem w krzaki przez siatkę z Red Bullami, człowieku. Nie dał rady mi złapać. A od kogo ty tą klamę kupujesz? Może psy przyjadą? Halo. Dawaj do patelnie, małpa. Psy? No. Kurwa, ty, no może. Może cię w chuja zrobili, jak 10 klamek, kurwa. No za dwa koła powiedział. Za ile? Za dwa koła. No to przecież policja tu jedzie, już słychać koguty, ty spierdalamy stąd, kurwa. Małpa. No, no czekaj, obmyśle, czekaj, psy bo... to są. Gdzie? Że te klamy to psy ogarniają.
No co ty nie? Siemano. No jak klamkę za dwa koła, kurwa, siemano. Jak za dwa koła, za 30. Siemano, siemano, zobacz. Kurwa. Kurwa, masz kopyto. Tak. To jest kukawa? No bojuwa. Kurwa. Pierdoś. Jasne, MKW. A zaraz będziemy mieć 10 klam, to mamy na ruchy na mieście, możemy podpierdalać jakieś psiarnie. To ruchamy. Napad zajebać. Jedziemy zaraz z kurwami, a jest no. Próbka? Czekamy te klamy i... Musimy próbka schować te klamy, wiesz? Próbka śpi, zażygana dziwka. Kurwa, ona się dupca z Markiem od WF-u na komersie, kurwa. No jak to? Ja się porobiłem trochę piwkami, nie? I mi się pojebało i stary... To, że to na szłapie wysłałem. Tak, bo ona tam działa teraz. Na szłapie. Szejki kręci? Tak. No kurwa, normalnie, za 100 żetonów wszystko jest full opcja na tym. A właśnie, adopcja jest 100 żetonów, kurwa. Muszę ją ścignąć, żeby mi to oddała. Ty, to a ona ma moje brudne, 150 koła chyba. Chłopie, już po brudnych, kurwa, stoję psy usłapały na chatę wjechały. To jest twoja fura w Stachu? Tak. No ej, moja. Wiecie co? Ja tu się kurwa kimnę na dosłownie minutę, bo problemy w chuj. To dawaj szybko. Ja czekam na ciebie. Ty zobacz, auto wygląda jak bite, kurwa, tak się świeci. Kurde, przez deszcz, nie? Ale to mi się wydaje, że była ćwiartka wstawiona. Ty, a ty miałeś dupcyć tą Janinę i co z nią? A, kurwa, ona mnie nie chce, stary. Czemu? Ona chyba na pitos tylko leci. Na co? Pitus na hajs. Strzona ma od kurwy siana, ziomuś. No ona sprzedała Ferrari podobno. No, no i ma siano. Powiem ci tak, ona mi się podobała jak ma Ferrari, teraz nie ma Ferrari, niech wypierdala stara ropu. A przecież to ty chciałeś ją pierdolnąć na siano. No tak, no właśnie nie ma już Ferrari, to nie ma co pierdolnąć. Sprzedała furę już, nie? Już mi się tak nie podoba, już mnie nie kręci. To Loda nie ojebała, ani nic? No właśnie nie, kurwa. Nawet stary grzyba nie dotknęła ustami. Pierdolona. Stawcie łapę do góry. To co, jakie plany teraz na dupeczki, na miłość? Jebać właśnie, miłość? Właśnie nie ma chyba ta... Myślałem, żeby jakiś napad wyjebać 600 koła, no i na kurwy na paleto pojechać na jacht. Są kurwy na paleto na jachcie? Gangsterzy chyba przyjechali. A to co kurwa gangsterzy, frajerzy. Są, jest tam burdel, no. Po ile za kurwę? Koło szpitala. No jak chcesz taką na całą noc, to z 10 koła musisz. Czekaj, furę otworzę, jak podjadą, to się chowamy. Dobra, jest git. F4 Dima, czy w sensie Denis, Penis i auto zajebał na mechaniku, może go gonią. Sądzisz, że chujową lokalizację sobie wybrali ci mechanicy? Z dupy, no. Niebezpieczna dzielnica, stary. Źle zapisałeś numer. Co ty, kurwa, pajacu jebany, nie widzisz? Kamę po kosztach ci ogarnąć? O, dobra, kurwa, nice! Ty czym się w ogóle zajmujesz? Skąd masz taką furę? Co? Nie, no tam napady robię cały czas. Stało się to podobnie jak my. Dzisiaj robiliśmy 3 napady, w tym 3 udane. Na banku zrobiliśmy... Ty mnie raz nas nie gonili, kurwa. Tobie, jak ja mam tak, 100 koła brudnych w chacie. Wiesz, jakie dzisiaj mieliśmy żądanie? Wiesz, jakie mieliśmy dzisiaj żądanie? Mieliśmy dzisiaj, żeby nas ścigali. Wiesz, jakie jeszcze mieliśmy żądanie? Jakie? Żeby nam rozkładali koczaty, kurwa. Chcieliśmy im dać fory, no kurwa. To Denis się, wkurwił na rowerze, zrobił napad. I wiesz, to jest najlepsze, też mi spierdolił, bo mam wyjebane. Mam 500 000 na koncie i 100 koła w chacie. Ja mam milion. Ja mam 5 milionów i ale ja mam ten, z jakąś kreską ten milion, halo? Kurwa, nie wiem, mi się coś pojebał w tym banku. To ile masz, kurwa? 20 dolarów. No nie, dobra, mam milion 100, ale jest z jakąś kreską na początku. Okay, dobra, to idziemy ten. No idziemy to 20 zakować? Dolarów masz. Wyjebali cię, wyczyściła cię z konta dziwka, prókwa. Serio, ona? Tak, ta, siana. Dokumenty, kurwa. No, tak siana cię wyjebała. Jakąś pelerynę niebitkę chyba zajebał Denis. Czego? No tak mi się wydaje, no. Gdy te klamy schowadzicie ze mną? No. Czekacie tu. No idziemy. Idziemy, chodźcie, kurwa, dawajcie. A moje dwuosobowe. A tu mamy bazę, chodź. Czekaj. Czekaj, tu jest garaż, masz garaż po prawo. O. Zostaw sobie furę i chodź. Patrz, pokażę, stary. Ale ty zapierdalasz z tą masą ciała tak biegać. No, chłopie, się nie pierdolę, jestem najszybszy w mieście. A co bierzesz teraz? Teraz? Teraz jeden zwykły, kurwa, bo nie ćwiczę na razie. Ty klenbuterol walisz, tak biegasz. Kurwa, co ty? Hop, wskakuj.
Nie, ja pierdolę. Zapraszamy, Stasiu. Tu? Tak. Tu mamy klucze, wszystko. Rozgość się. No ja pierdolę. To jest gościu! Spokojnie, spokojnie. Jezu. Spokojnie, spokojnie. Od mapy jesteś? Tak. Ćwiczycie. Co tu macie, pytona? Tak. O Jezu, ale duży. Większy niż mój. Frajerski pyton. Tak. Nazywa się Błażej. Pyton Błażej. Błażej? Tak. Lecimy dalej, co? Po kolejne. Siema, Stasiu. Siema. Pamiętasz? Tak. Stasiu? Fajne imię, fajne. Stasiu. Wejdź w tą lampę, czekamy tu. Wejdź w nią. W co? Nie wchodź. Nie w lampę wejdź. Nie, mnie spali. Dobra. O kurwa, ty jebana, ła, była do koru. O Jezu. No, ta lampa jest zabójcza, kurwa. Ja pierdolę, ty. A weź pytona tam pod tę lampę. Nie, pytona nie. Pyton, no, śpi. On śpi. No. Dobra, słuchajcie. Wiecie, jaką miałeś nicę? Ogarniemy te klamy, następnie pojedziemy zrobić napad. Napad na bank. Ucieczkę my ogarniemy. A ja może pokażemy Stasiowi tą ucieczkę z balasami. Halo? Co ty robisz, chopie? Jajka wpierdalasz? Zjem się coś, kurwa. Byku, z pół godziny też? Jeszcze, ale no wiesz, nie. Jutro od rana, byku. Ja nie, ja jadłem. Robimy napad. Dzisiaj już za bardzo nic. Co jadłem? Siema. Seven Days'a. A kurwa. Idziemy pokazać Stasiowi tą ucieczkę? Z tym domem? No tu, za nami, z tym domem. A, chodź, to ci pokażę. To jest pewniak, 100%. Zamknij ci małpa. Stachu, pamiętaj, bo ostatnio za mną nie pobiegłeś, kurwa, i ci nie... Patrz tu, czy teraz za mną, okej? Okay? Zatrzymujemy się tu autem? Patrzcie, o kurwa, ja powiadam. Krzyczymy tak. Strzelacie i teraz za mną, tylko nie pogubcie kroków, za mną. Prosto, patrz tu. Za krzakami w prawo. To skaczemy, nie? No. Tak blefujemy i... Tutaj? O kurwa. I tutaj w lewo od razu, na dół. Dał. Czekaj. Gdzieś tu jest, kurwa. Tu. Gdzie? Za daleko, wracaj. Tu jest. Patrz. Ten, teraz tutaj. I tu. Na dół. To ja tu się schowałem ostatnio w piwnicy w szafie. I do szafy. Zawsze wchodzi stary, ci nikt nie znajdzie. To przecież ja byłem w tej szafie ostatnio skitrany i zachowałem tak 250 koła z napadu. My tak robimy cały czas. Zajebiście. No. Dobrze. Robimy tak. Bo oni myślą, kurwa, że wskakujemy, no. To jest Didi. To nie jest Didi? To jest Didi, no. Ja pierdolę. No zobacz, ciekawa. Bo ma sud jak metod stary. To Denisa. Co? On ma hifa, no ta strzykała twoja. To jest to, że w dupę się kujesz. Co masz hifa, kurwa? Masz hifa, dupcy z jakiejś kurwy. Janina ma hifa tylko. To Janina to wiadomo, że ma hifa, kurwa. No. Dobra, to co, działamy coś? No czekam na te klamy, no dopiero 4 przybyły, jeszcze 6. Na szpital bym poszedł, kurwa, bo się źle czuję trochę. To możecie jechać, ja tu odbiorę te klamy i będę. Kurwa, na skąd czekam. Te buty z Deichmana masz? Z Deichmana, no. A, dobre. Nie no, w sumie tak szczerze to kurwa, sąsiad miał pod drzwiami i se założyłem. Serio? No. Wyciągajcie klamy, bo się wkurwią chłopaki. Strzelisz do nich? Nie. Nie, bo nas kurwa strzelają, powiem ci. Pa, piwko piję. No, to jest Jim. Możemy z nimi pojechać jak chcecie, tylko muszę klamę wziąć. Jedziemy z nimi? Jedziemy z nimi. No to chodźcie po klamę. Co jest, kurwo? Nie. Kurwo! Już biegnął. Dobra, spierdalamy! Gdzie jesteś? Ja w aucie, wezmę cię. W tej bazie, kurwa. No. Jadę. Wychodź. Dobra. Skurwiel. A oni już rozdupceni leżą.
this dog, eh? I need some fucking cover. He's got all day, motherfucker. Shit, man, the homie just got shot. Oh. You a bitch now, boy. Get up on that side, nigga. You about to be coming in and out. Strzelają tam, strzelają tam. Gdzie? A pan tam, za chatą. Leżaka nie zmieniamy? Obity jest. Zmieniamy, ale to teraz zajebaliście, bo słyszałem. No właśnie, że nie. No przecież słyszałem, jak się otarliście. Tak, tak. Mhm. No ty to wkrętasz taki jest, nie widzę. Nie no, przysięgam ci, chłopie, przecież słyszałem. A mam iść za kamerę zajrzeć? Zobacz, zobacz, bo było tak. Stukać, no przecież reflektor jest pewnie rozjebany, nie świeci. A świeciły dwa, no założę się. A jak, ale mnie... O kurwa. Ej, ale musisz po mnie jeździć, ty kurwo? Jebana kurwa dziwko. Kurwa, nie przejechałem po tobie. Bo ci wykurwię zaraz w łeb. O kurwa. No to ładnie. Panie, bo tu trzeba BMW naprawić. No już tam tylko dwa tyłty na warsztacie. O i FIB. Kurwa, pajac jebany. Ban. Chuj mnie ten ban, nie będziemy jeździł po mnie. System naprawić. Jeszcze pierdoli, że nie widział. Pobieram. Dobra. Dzisiaj już nie zagramy, ale jutro znowu pierdolą, że jestem za rąbą. Dobra. Jutro też będzie Alicja, nie? Ty, odjebali mnie na warsztacie w ogóle. Jo? Frajer mnie przejechał, wyjebałem mu kulę w łeb i chuj. Mnie rozdupił. A jutro będzie Alicja? Z tym musieliśmy go obezwładnić. No, pan może. Chłopie, co ty pierdolisz? Adam mówił, że będzie niego, nie? No, no będzie, nie? Chyba, zapytaj Adama. Dobra. Kurwa, za ludne. Dobra. No ale on powoli mnie leczy tym medykiem, kurwa. Czyli to pan mi się w jeansowej jakby zapoczątkował tą całą sytuację? Tutaj ja nie mam jeansowej. No, taka pikowana kurtka. Nie, to nie ja, to pomówienia, sprawdźcie kamery, bo inaczej oczywiście, to... Oczywiście, możemy sprawdzić kamery. To sprawdźcie sobie. A kto to powiedział? A który to tak mówi? A nie, tutaj chmura, proszę się uspokoić. To ten K09, ta? Okej. Okay. Spoko. Panie chmura, proszę się uspokoić. Będę pamiętać, jeszcze tu zajrzę na pewno, naprawić nie, auto. Nie. Panowie, no, przyjadę auto naprawić. Pojedziemy na pewno. Oczywiście, teraz to wzięlibyście jednego, że tak powiem, na ręce i byście mi dali do karetki, dobra? Dobra. To wezmę pana chmurę, cyk. O, ale pan jest ciężki, ja pierdolę. Ty kolego, widzimy się jak wyjdę ze szpitala. Och, nie widzi się pan. Widzę się. Pana to nie boli, nie, tak? Pan do więzienia leci, pan do więzienia. Nie, mnie nic nie boli. Pan do więzienia, panie chmura, leci. Do gdzie ja lecę? Do więzienia pan leci, pan. Ty jest chyba jesteś pojebany. Przestępcą pan jest. Dobra, to ja tutaj pomogę. Tutaj z przodu możesz się też, nie? Dobra, ja pojadę w karetce, można wiesz. Można pana policjanta prosić do biura? Do jakiego więzienia? Za ty z chuja spadłeś? Za co? Bo ja nie jestem w stanie nagrania zgrać. No widzisz, już z nagrania nie jest w stanie zgrać. Jest, no i zajebiście, kurwa. Przysięgnie strzelałem. Zaraz ty będziesz, kurwa, przestępcą. Panie chmura, spokojnie, bo zaraz pan jeszcze będzie musiał, kurczę, odpowiedzieć za 25 człowieku, przecież chłop nawet nie ma nagrania żadnego, co ty mówisz? Jaki przestępca? Dlaczego pan obraża funkcjonariusza? Nie jesteś funkcjonariuszem, tylko kurwa klaunem. Jestem funkcjonariuszem, panie No to chmura. Przestań pierdolić głupoty. A jakie głupoty, panie Że kurwa idę do więzienia jakiegoś. No, jeśli się tutaj wszystko potwierdzi z zeznań, to... No, ja nie będę czekał chuj wie ile na jakieś zeznania. Nie będzie miał... No. Będziecie chcieli, to se kurwa mnie zawołacie na komendę, ja jestem załatwiam sprawę z medykami i wychodzę.
Nie wychodzi pan, panie Chmura. No to zobaczymy. No nie pozwolę panu. No to będzie... To lepiej wezwij 15 kolegów. No ja i tak pana przeszukam jeszcze, czy nie ma pan przypadkiem jakiejś broni nielegalnej. Nie zdążysz. Gdzie druga osoba? Dobra. Dobra, macie trójkę. A mamy, panie Evans, tylko uwaga, bo on jest silnie... Co jest, nie? Bardzo, bardzo... Jestem bardzo groźny. Spokojny, to on jest jakimś groźny. Krętaczem, jak on kurwa na służbie jest po walił w kichawę, nie? Ja jestem po podpiwku Jędrzeju. Dobrze, weźmiesz się do tego? No, ja powiedzmy przejmę. On jest giga niebezpieczny, no. I ma broń prawdopodobnie przy sobie. Ale kurwa, ale pajacuje ten typ. Nie, no czemu pan tak on wkręca. Panie Evans, czy ja pajacuję? O, jednak mnie kurwa już adrenalina puściła. Jednak nie odpowiem na to pytanie. Już mnie boli. A no tak, na wszelki wypadek się wstrzymam od odpowiedzi. Niemiłe. Tam. Ubliża pan dla mnie. To ja w takim razie go nie przeszukam i zostawię mu broń. Panu, okay. Panu każdy ubliża. Okay. Nie, nie. Pan mi nie ubliża, panie Chmura. O, a przed chwilą cię ubliżałem, to już o co chodzi? Ja byłem Stachu? Ale wybaczyłem panu, Stachu. Szybko panu dobra, wybaczyłem. Pomogę ci rękę, Stachu. To słyszę pana. Tamten już jest zrobiony, tylko zamyślił się. A i za prank Marcin Dubiel, hello, nie postrzelili mnie. Stachu, połóż się. Chmura, proszę się położyć tutaj na łóżku. Nie pajacować, jak to sam pan powiedział. Cicho bądź, bo cię odjebie. Tak to nie, pan nie mówi dla mnie takich rzeczy. Przeżartuję. No weź kurwa odejść, bo nie mogę się położyć. No to trzeba było pójść na drugą stronę łóżka i położyć się z drugiej ale strony. Ale chujowo coś. Chodź na inny łóżko. No, proszę pana, co to znaczy chujowo? No, bo to znaczy, że nogi, nie nadaje się. Ugina pan ja nogi. Ja kurwa chcesz go tam operować, jak on poszczony był. No, świetnie. Panie Chmura, niestety musi pan pojechać z nami na komendę. Bo? No wyjaśnić tutaj to wszystko. Przeszukaj mnie w końcu, bo ja nawet broni nie mam ze sobą. Ale... Właśnie, przeszukaj go w końcu. No, może... Jakieś strzały, jak ja kurwa broni nie mam. Panie Chmura, proszę tutaj spokojnie, nogi szeroko w takim razie. Ej, zostaw go kurwa psiarzu zajebany, zostaw go kurwo jebana! Zostaw go kurwa! Dobrze, jazda. Na glebę kurwa! O, na glebę. Dobrze. Panie Chmura, zapraszam z powrotem pod ściankę jakąś tutaj, pod lodóweczkę. Dobra, ja pierdolę. Kurwa. Pod ścianę, panie Chmura. Gdzie ta kurwa ściana? Gdzie tu masz kurwa no, gołą ścianę? Kurwa, wszędzie są ściany, panie Chmura. Z półkami, no. Pod półkę, no, pod nie pod ścianę. O, pod półkę, no. Świetnie. Nogi szeroko i jeszcze rączki do góry, proszę podnieść. Proszę szukać, proszę szukać. Świetnie. Panie Gryn, a pan mi opowie, jakim przeciwnikiem był pan Shen dla pana na paintballu, jak poszło? Łatwy był przeciwnik. Pan Shen był łatwy przeciwnikiem? Prosty był przeciwnik. Przeszedłem i tak dalej. Mam kur... Ej, będziesz se pierdolił, czy będziesz mnie przeszukiwał? Bo ci wykurwię. Panie Chmura, czy przeszukanie trwa pół sekundy, czy może jednak troszeczkę dłużej zajmuje sprawę? No chłopie, to łap mnie za kutasa, wsadź mi łapę do dupy. Dobra, stanę w kieszeń, łapię za jaja, ściskam, kurwa, boli pana? Trzymam mocniej? Mocniej możesz, kurwa. No ty kurwa mocniej ściskam! Ty kurwo jebana. No właśnie, dobra, rzeczywiście nie ma pan żadnej broni. A czemu pan ma wiertarę w kieszeni jakąś Boscha? By ci kurwa lewatywę zrobić jebaną. Wiertarą się robi lewatywę, panie Chmura? Ta. Zrobi mi pan? Mogę ci pierdolnąć. No to po służbie się umówimy na lewatywę z wiertary Bosch. Dobra. Ma pan naładowany akumulator? Lubię w chuj takie zabawy. Dobra, puśćcie mnie kurwa, psy policyjne. Chole. Kurwa, tata. Za Chole. Dużo przypierdoliłeś tego Enana w poślad. Chłop mi zajebał, lekarz mi dał kurwa strzykawę, ja pierdolę. Olek, masz gały czerwone i ja pierdolę. Kurwa, jestem, nie byłem na basenie nawet. Hopie, a za co cię zawinęli? O. Za prawdę kurwa. Czyli nie zgarniamy go, jeśli zgarniamy nadal. No jak zgarniacie mnie? Kamery widziałeś czy nie? Zgarniasz, że można się... No wyjaśnij. No, czyli do wyjaśnień, dobra. To... Zgarniał twój stary liście kurwa na chodniku. Kazał się panu doracać? No. Dymy, co się dzieją. Ja pierdolę. Czemu pan dla mnie ubliża, no? Dobra, pan też pojedzie z nami na komendę. Panie Gryn, na przyszłość tutaj... Ja też jadę na komendę? Z panem tak, Pupusiem Szenem. Ja... Nie. Ja jadę na komendę? Słabo poszła. Jedzie pan. Chyba cię popierdoliło. O, to mnie też, kurwa. Otwarte, ha.
Ha. Idę po klamkę i odpierdalam wszystkich tam na szpitalu. Do Jacksona dzwonię. Ja pod szpitalem jestem. No to spierdzielaj, bo cię policja szuka. Jak mnie nie znajdą. Mogą mnie wywalić za to, bo mówię, że skorumpowany, będą składać do ajadu. Pies biega, pies biega. Przyszło, git na dziadę. Składa się, nara, nara. Kurwa, jak stream snipe, jak stream snipe, nie wyjdę, ni chuja nie wyjdę tu. Ej, na górze jest parking? Czy nie? Gdzie jest parking? A, mi skonfiskowali mi furę, przecież odholowali mnie. Ale spiny, zatrzymaj się. Ale kurwa, stream sniping odpierdolił, ham jebany, ale mnie wkurwiłeś teraz. Co to... Jedź stąd. Ej, chmura, ej, nie, chmura, teraz to się zatrzymujesz. Ej, kurwa, ten... Otrzymujesz mnie! Scenariusza, kurwa, no, nie bez tak. Ale ten pajac jebany mnie wkurwił, co tam biegł i go podtrąciłem za to, co zrobił. Ja wiem, co on zrobił. To zrobił. Ja wszystko wiem. Ja wam... Nie, chmura, na komendę z nami jedziesz. Nie jadę, bo za to, co on zrobił, to nie chuja. Stój, chmura, no nie jadę, co ty? Jedziesz i chuj. Bo ty odpoluje, wiesz, co on zrobił, człowieku? Nie wiem. Telewizor se odpalił, kurwa, w telefonie i mnie szukał. Jaki? Niech ci powie jaki, kurwa, śmieci jaki? Jebany, ale mnie nikt mnie tak nie wkurwił dziś. To co, ma telewizor tam? Tak, tak, to zapytam, no, człowieku. Tak, to chłop jest, kurwa, taki przy... Normalnie, kurwa, dziecko 12-letnie by się skapło. Ale że co? Przesadził, no co, no, kurwa, no... Cheaty, kurwa, frajer ma. Jakie cheaty, kurwa, chmura, o czym ty gadasz? Popierdoliło cię chyba, chmura. Mówmy się tak, powiedz za nami na komendę, jak to się wyjaśnimy polubownie. Powiedzmy cię gonić. Rozumiesz? Tak, rozumiem. I co ja mam, kurwa? Ja nie wiem co, ale rozumiem. Nie dam się wyjebać w ten sposób, dobra, bo to... Dobra, puść go, puść, jedź, jesteś wolny i chuj. A to jednak jestem goniony, kurwa, czy nie? Oczywiście. O kurwa, jak wysoko. Ja pierdolę, mam w grze nawet lęk wysokości, o Jezus! O ja pierdolę! Strzelicie? Ja nawet w grze mam... O nie, kurwa! Ja pierdolę! O Jezu! O Jezu! Pan przeknie jeszcze raz, to pan stąd wyjdzie po skokę. Ta? Dobra, chodź ja to pierdolę, tej, wyzrukać mi się chce. Dawaj mi dupy, tej, ściągaj majty, kurwo jebana. Schowaj to, bo ci kulę wyjebie. Wyjebie ci kulę. Wyjebie ci kulę. No wykurwie ci kulkę. Wyjebie ci kulę. Mówiłem. O wy kurwy. Złodzieje jebane. IMS do LSP, nie potrzebuje wsparcia do matki. Strzały w stronę twojego starego. Jak ja idę spać, kurwa, wypierdalaj. Nie mam czasu. Jak pan nie ma czasu, to pan nie zaczyna potem. Spierdalam stąd. Medykowi na służbie.
On stoi w miejscu, jak pana proszę. Ja idę spać, człowieku. Pan nigdzie nie idzie. Jak to? Dlaczego? Bo ja tak panu mówię. To co, mam wrócić? Tam ma pan stać w miejscu. Jestem zakuty, kurwa. To pan stoi. A co ty robisz, kurwa? Przestań, pajacu jebany. Patrz, kurwa, jaką mam bestię. Pan stoi grzecznie i się ty nie... Ty weź tego konfidenta, kurwa. Jadą? Nie wiem, on jest w samochodzie. Na razie, ziomuś. To co, oponkę? O ty kurwo. Ej, nie stać was na te opony, co wy robicie? Wysiadasz. Weź kurwa, bo ci wykurwie kapę, zaraz to się nakryjesz. Wyjebać ci... Nie, MSD, ale chwili, bardzo proszę. Pan. Czekaj, ja szybę uchylę. Wyjebać ci podbródkowego. Wolisz wątrobę czy podbródkowy? Czy midla ci wypierdolić? Albo zaraz wjadę ci w nogi i cię rozjebę pod tą ścianą. To jest dobra myśl. Panie Stanisławie, panie Stanisławie. Oddał strzał. Prują się te kurwy tutaj, poprzebijały opony, pan zobaczy. Wysiądzie pan za. No wysiadam, wysiadam. No spokojnie. Chamy jebane. Co pan zrobił, no? Co? To chłop sobie śpiewam, jeszcze raz pan przeknie i pan wyjdzie ze szpitala. To będzie mi jakiś paść z ochrony mi mówił. Takie rzeczy, jakiś kurwa pet jebany z ochrony. To czemu pan do niego celuje? Bo się, bo wyjął, strzelił. Bo wyjął klamę. Wyjął on klamę i... strzelił, o, strzelił, o Jezu, ty nie zeszraj się. Ty kurwo, bo cię zaraz rozjebie, odejdź. Nie celuje pan do niego, odejdzie. Będę do niego celował, bo jest niebezpieczny. Odejdź, on bo ci z dyni wykurwie. Odejdzie pan, no spokojnie, damy radę. To czemu pan do niego celował, no? Bo jest pan, kurwą ja jebaną. Pod pachę. I tą furę mi rozjebali, zobaczcie panowie. Dobra, panie, został Stasiu. Napierdolę, że to policja była lepsza niż... Ja chcę dowód niż, zobaczyć. Ty kurwa dowód, śmieciu. Ja chcę dowód zobaczyć. Idziesz tam, durniu. Schowajcie mu furę, bo i bardzo proszę o wystawienie faktury temu panu w tej chwili. Jaka kwota? $250,000. Podobnie tak jedziemy na Mission Row, więc to jeszcze tak, nie skazano. Pan wystawi mu tutaj tą fakturę. To ja wolę im dać kurwa po 100 koła, ty kurwo, niż tobie płacić. Żałuję, że nie mogę więcej mu wystawić. No spokojnie, no spokojnie. I widzisz 200 koła zawodzisz, ja tak mogę, jak kazał ci wejść, no to mogę wejść, wziąć auto. A chuj mu w dupę i tak przyjdę go odjebie i chuj. 250 i oficjalną skargę chciałbym złożyć zeznania.